Cześć, dzień dobry, jestem Silver, a to jest Magic for Fun. Witam Was w kolejnym odcinku z MTG Areny. No i moi drodzy, tak jak zapowiedziałem, wracam z tematem i będziemy dzisiaj sobie robić taki wolniejszy, luźniejszy odcinek, w sensie ja jeszcze muszę zebrać jakieś deki, karty, ale chciałem, żebyście wiedzieli, że temat jakby nie umarł, więc zrobimy sobie unboxing nierealnych pakietów, czyli kupiłem teraz po prostu troszkę paczek w sklepie. Jak widzicie, po restarcie, który miał miejsce ostatnio, nie dość, że kolekcje są czyste, to ja jeszcze dostałem zwrot wszystkich kamieni, które kupiłem, no bo niestety, żeby pokazywać dużo deków, to trzeba mieć dużo kart, a żeby to szybko zrobić, to trzeba je kupić. No i mam 30 prawie, no powiedzmy, że prawie 40 tysięcy już kamyków. Mogę więc za tym kupić sobie dwa pełne bundle po 90 pakietów, ale zrobimy tak, że być może zrobię z tego 2 albo 3 filmy i będę na razie otwierał po 45 pakietów, chociażby dlatego, żeby nie marnować zbyt dużo waszego czasu na właśnie ten unboxing, bo to ma być przyjemność dla oka, ewentualnie dla ucha, jak będę wydzierał się, jeżeli was to bawi, ale no tak jak mówię, nie chciałbym, żeby to trwało zbyt długo. Więc zacznijmy sobie od Guilds of Ravnica. Być może będę musiał kupić też inne pakiety. Tutaj niestety z wildcardami jak jest, tak każdy wie. No ja w tym momencie mam 7 uncommonów, 3 rzadkie, 1 mitycznie rzadką, a mitycznie rzadkie i rzadkie w boosterach trwają się 1,24 paczki, więc bardzo, bardzo rzadko. Więc jedna opcja, żeby je dostać, to otwierając boostery. No i niestety ten system jest trochę taki wizardowy, czyli bardzo nastawiony na kasę, co mi się jest jedną rzeczą, która mi się nie podoba w tej grze tak naprawdę. No ale to już pomijając wszystko, co nie ma wpływu, przejdźmy do unboxingu tych 45 pakietów, ale najpierw je trzeba kupić. Czy jesteś pewien? Absolutnie jestem pewien. Okej, okay, mamy paczuszki. 45 przynajmniej. Mógłbym oczywiście otwierać po 10, ale cóż to byłoby za zabawa. Pierwszą kartą jest Mnemonic Betrayal. Oczywiście możecie sobie przystopować wideo i sobie przeczytać, co dana karta robi. Ja będę czytał tylko mitiki albo co lepsze karty, jako że to jest mitik, a ja jeszcze go jakoś nie kojarzę, to chętnie nawet się z nim zapoznam. Zekstrujemy wszystkie karty z cmentarza przeciwników. Możemy rzucać te karty w tej turze i mogę jakby zużywać manę dowolnego koloru, tak jakbym to używał. Czyli od tak mogę sobie zagrywać, używając swojej many. Na początku naszego następnego endstepu, jeżeli te karty są w exilu, to wracają na właścicieli cmentarzy, a potem exilujemy naszą kartę. Czyli tak jednorazowa sztuczka na pozbycie czegoś z grave'u przeciwnika przy okazji zużycia tego. Fajna rzecz. Okej. Okay. Co dalej? Fajnie, że trafiają się tutaj te karciochy. My już dostaliśmy pierwszą rękę tam. Oj, uciekło mi, ale to był ten storm, który już omawiałem. On pozwala nam no, podbajać zaklęcie. Fajna karta. Ale jak widzimy, to już mitycznie rzadko się zapełnia. I naszą kartą jest Find Finality. Całkiem spoko rzecz. A tutaj nic ciekawego. W sumie to jest chyba pierwszy unboxing boosterów na tym kanale, nie? Jak w ogóle nie na polskim kanale o Magic Gathering jakimkolwiek. Pytań dużo nie ma, nie? No ale jednak. Zobaczmy. O, trafiliśmy złotą wildcardę, tak jak mówiłem, 1,24 paczki, więc to jest jak mythic. I z reszty mamy Gilgate. Gilgate są super swoją drogą, bo to jest łatwy dostęp do podwójnej many dla początkujących. Mnie się zawsze to podoba. Na tu Legion Warboss już przed nami. Świetna karta do każdego czerwonego deku, który jaki obecnie gra. Mianowicie do Boros Agro, do Monored Agro, do Goblinów. Ma wszystkie cechy potrzebne, nie dość, mentor 2-2 za 3. To nie jest złą mechaniką, znaczy złą statystyką, to mechanikę też ma potężną, ponieważ na początku naszej tury tworzymy sobie 1-1 Red Goblin Creature tokena, w sensie kombatu. I ten token trzymuje haste do końca tury i musi atakować tej turze, jeżeli może. Co znaczy, że on od tak będzie mentor się nam aktywował, gdy Legion Warboss będzie mógł już atakować, a przy okazji sam Warboss już na dzień dobry tworzy jeden atakera, potencjalny jakiś tam zagrożenie, i może to zgrywać z innymi mentorami, które są już obecnie na stole. Więc to jest taki Rabble Master, niekoniecznie gorszy. A jak nie wiem, czy pamiętacie, Rabble Master był mega potężną kartą, potężnym goblinem i mega grał. No i mamy pierwszą mityczną kartę, tu już Enmara, dzień dobry, piękna pani. Kolejna bardzo dobra karta, tym razem do Celestii, mojej ulubionej gildii. To jest piękna, piękna elfka, bardzo potężna. Wcześniej była za 7 many, teraz jest za 2, co jest spoko, no bo jednak za 7 many trochę drogo.
A jak zostanie tapnięta, tworzymy sobie jeden jeden White Soldier Creature tokena lifelinkiem, czyli generuje tokeny i tapowana jest po pierwsze przy atakowaniu oczywiście, a po drugie na przykład przy konwoku, czyli przy mechanice Celestii. Bardzo spoko rzecz. No i tu już jest mityk kolejny przed nami. I jest. Spoko. I dostajemy Ionize. Fajna kontrę. Bardzo można nią spokojnie sobie grać. Jest Acolyta Phoenix. Za 4 man 3-2 Mythic Flying Case. Bardzo agresywna karta. Czy dobra? Może pogra, zobaczymy. Nie jestem pewien, jakie teraz decklisty grają, bo ten format cały czas się kształtuje, więc teraz może grać wszystko. Na początku kombatu naszej tury, jeżeli rzuciliśmy 3 lub więcej instantów sorcery w tej turze, to on wraca z naszego cmentarza na nasze pole gry, czyli od teraz będzie mógł atakować Button Haste. Fajna karta do Izeta, takiego typowego. No tak, w ogóle sam z siebie... No nie wiem. Musi mieć specjalny deck po prostu. Bo w agresywnych talach raczej instantów sorcery tak dużo nie będzie. Venerated Loxodon jest mega grą kartą, z tego co widziałem. Za 5 man 4x4, Convox, już mówiłem, że będziemy go zagrać taniej, tu fajnie się zgrywa z Emarą, a gdy wchodzi na pole gry, to kładzie plus 1 konterek na każdą kreaturę, która go konwokowała, czyli którą tapnęliśmy przy okazji. W gruncie rzeczy możemy go w late game wrzucić za darmo, 4-4 sporka i wzmocnić cały nasz stół na stałe. Mega silna karta. Myślę, że jeden z deków, który zbuduję, będzie właśnie Boros Agro, bo Boros Agro, jak wszyscy wiemy, jest mega deckiem w moim stylu, podobnie jak Celestia Agro. Celestia może bardziej jest zielona, ale Boros, tak jak już wspomniałem podczas filmiku, którego jeżeli nie widzieliście, koniecznie zobaczcie, jest pre-release, to jest to. Kolejna Mara, zawsze przygarnę piękną elfkę. Fajnie, że te animacje szybko chodzą, nie? To jest mega karta Conclave Cavalier. I kolejny Mnemonic Betrayal. To już drugi. Nie jest to najlepszy mityk, jednak wolałbym go tutaj nie widzieć już więcej. To gra chyba nawet w Golgari Deku, z tego co pamiętam. Jest niezły. Erratic Cyclops. To co to robi? Już tam jest ta Sorcery, otrzymuje plus 0 do końca. Chyba nie. Nie. 2 na 10 mech do bagna. Zobaczmy dalej. Blood Operative. Mech. Daj mi jakąś dobroć w systemie. A ta w ogóle jest fajna karta. Ta seria tych kart jest spoko. Można zrobić taki deczek, może wam go nawet pokażę. Citywide Bust. Niszczy wszystkie kreatury z wytrzymałością 4 lub większą. Ciekaw jestem, czy karta pogra. Ona niby jest spoko, nie zatrzymany, mass removal. Tylko, że mocno sytuacyjny, jeżeli będzie grał dużo takich midrange'ów z dużymi kreaturami, to jak najbardziej. Chamber Sentry. A ta karta jest potencjalnie dobra 5 kolorowego deku, który jednak nie ma potencjału istnieć. No bo jak? W sensie istnieć w standardzie. Next, please. Mythic zawsze na propsie. Nie, ale fajnie, bo mamy tych mythiców już tutaj chyba 3, czy ileś. A to jest jednak niezbędne, bo jak chcemy robić topowe deki, to te mityki są konieczne. To jest też ok, karta też do na przykład z jakichś agresywnych talii. Gdy no to kreatura, która kontrolują, umiera, zdaje 1 damage'u mniej i dobieram sobie kartę. Więc wiadomo, że tutaj, no jeżeli nasze kreatury umierają, czy są poświęcane to nie, ale jeżeli umierają dość często, to możemy sobie bez większych konsekwencji dobierać karty. Zawsze to jest spoko, to jest kolejna karta, która próbuje coś takiego wcielić, ale umówmy się, że była tylko jedna karta, która obecnie gra w modernie, której nazwy za cholerę nie mogę sobie przypomnieć, ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. A tymczasem Pelt Collector, karta do agresywnych talii celestniowych, może być oczywiście, bo rośnie bardzo szybko, tylko inna kreatura, którą kontroluje, wchodzi na pole gry lub umiera. Jeżeli miała siłę większą niż ta karta tutaj, to kładziemy plus 1 koterek na Pelt Collectorze, czyli no bardzo prosto to będzie, bo on jest 1 na 1, czy może ona, nie, chyba on. Ciężko stwierdzić, nie, no on, bo brzydki ten elf, czyli musi być on. Tak długo jak ma 3 konterki na sobie, to albo więcej, czyli jest 4-4 lub więcej, to ma również trampki, więc do zielonych deków może być. Do perfekcji brakuje mu tylko odwrotność płci.
Coś zepsułem. Nie, tam był jakiś, coś było, nie? Nie mam pojęcia. Wy będziecie mieć szansę zobaczyć, ja się dowiem za chwilę. Jakiś mityk był. A tu tymczasem Bounty Agent. Co chodzi z tym obrazkiem? On jest... Ten obrazek jest trochę niepokojący. Chociaż nie, ona chyba go targa za ten, nie? Na łańcuchach. Zadwiewany Vigilance. Poświęcamy ją, niszczymy legendarny permanent przeciwnika, artefakt, kreaturę lub enchantment. Ciekawa karta. Podejrzewam, że może nawet modernie pograł, tam ludziki grają, jeżeli będzie jakiś deck, który będzie mocno opiewał się na legendach. A tymczasem Legion o Light of the Legion. Light of the Legion jest kartą promką, którą miałem na prelist. Szanuję za to. A ile jeszcze patrzę, to 20. Myślę, że tych unboxingów będzie więcej, bo jednak trzeba tego pokupić trochę. To jest najlepsza rarka, jaką można dostać swoją drugą z tego zestawu. Uwaga! Ale muszę uważać, że za dużo nie klikać, naprawdę. Powoli trzeba to robić, ten system jest troszeczkę niedoskonały, albo ja mam takie przyzwyczajenie z gwinta, że muszę się uklikać. Hatred Spider, za 7 many... To szkoda czytać. Nie. Jakby szanuję pająki, ale nie. Runaway Steamkin. Ta karta widziałem, że dość fajnie grywa sobie. Za 2 many 1 na 1. Gdy korzystamy czerwone zaklęcie, czyli dowolne czerwone zaklęcie, jeżeli on ma mniej niż 3 plus 1 konterki na sobie, to kładzie na nim plus 1 konterek. Czyli franca rośnie. A potem możemy ściągnąć 3 plus 1 konterki z niego i dać sobie 3 many czerwone do naszego pula. Co jest spoko bardzo opcją w gruncie rzeczy, pozwala nam zagrywać karty darmo. Może grać w Stormie, może grać w różnego rodzaju dziwnych deczkach. Niekoniecznie w agresywnych, bardziej nawet kontrolnych. Fajna opcja, nie? Możemy kartę rozgryźć. Widziałem, że ludzie z nią coś tam kombinują. I uwaga! Uwaga! No i uwaga, uwaga, Find Finality. Niestety już to, znaczy niestety, niestety już to mamy wcześniej, czyli dwie sztuczki. Nie, jest to specjalnie dobra karta. A tu? Omnispell Adept. Z 5 man 3-4 możemy zrzucać instant sorcery z naszej ręki, nie płacąc kosztu. No wiecie, to potencjalnie karta dobra, możemy zagrać zaklęcie za 1 000 000 many za 3 many. Tylko wcześniej trzeba wystawić za 5 many, a to już jest problem. Bo tak naprawdę większość dobrych kart kosztuje 5 lub mniej, więc od razu moglibyśmy to zagrywać, nie czekać tury, nie marnować niczego na ludzika. Response, Resurgence. To już karta ok do borozdeków. Jest to oczywiście removal, no i też fajna sztuczka. Czemu by nie? Wiecie, tutaj system na arenie jest taki, jeśli chodzi o talię, że być może będę musiał budować takie bardziej rogue deki. No bo jednak ciężki jest dostęp do singli. A tymczasem Watery Grave już nam wpada. Pierwszy Shockland dzisiaj ever. Ja oczywiście z niego się bardzo, bardzo cieszę, no bo jednak to jest szok. Szkoda, że w tych kolorach niestety, no ale z drugiej strony ciężko narzekać. Pytacie mnie, a to jeszcze o tym powiem. Wybieramy jeden lub dwa efekty, zadaje 3 damage'u każdej kreaturze, co jest bardzo spoko. A przy okazji możemy też sprawdzić, że nasze kreatury zostały w life i końcu tury. Więc to jest odpowiedź agro na agro. Tylko, że musimy mieć duże kreatury. Ale no, w Borosie jest to możliwe dzięki mentorowi. Ale co miałem mówić, że pytacie mnie często, jak będzie wyglądała, jak wygląda arena po kolejnej rotacji. Nie mam pojęcia. Nie pracuję Wizardów, nie wiem takich rzeczy, czy chciałem, ara. Podejrzewam, że teraz, gdy będą już mieli dość dużą bazę kart przeszłych, czyli tych z poprzedniej rotacji, to po prostu zrobią taki pseudo-modern i będziemy sobie czymś takim grać. A czy tak się stanie? Nie mam pojęcia. No nie chcę się... No i po prostu nie wierzę w to, żeby usuwali dane, które musieli wprowadzić wcześniej, komuś za to popłacić. A tymczasem Assassin's Trophy nam wpada! Assassin's Trophy, mega dobra karta. Jak wiecie, jeden z najlepszych rumwali obecnie... Nie, inaczej. Najlepszy rumwal obecnie w standardzie, a być może jeden z najlepszych rumwali w modernie. Assassin's Trophy niszczy wszystko. Praktycznie za darmo. Za dwie many, no, czyli za dwie many jest za darmo, ale wiecie, o co mi chodzi. Niszczymy wybrany permanent, czyli dowolną kartę, jaka jest na polu przeciwnika. I możemy potem, znaczy ten przeciwnik, jeżeli mu zniszczyliśmy coś, to może sobie przeszukać swoją bibliotekę, czyli swój deck po Basic Londa i położyć go na polu gry. Tylko tutaj jest kwestia tego,
czy przeciwnik ma coś takiego, no bo w standardzie oczywiście, ale w modernie już niekoniecznie. A przy okazji, no, czy ten jeden ląd coś takiego zmienia, nawet jeżeli to jest mid-game czy late-game, niekoniecznie, bo mamy zawsze odpowiedź na to, co przeciwnik wystawi. Przy okazji Assassin's Trophy zabija Trona tak dość mocno. Ciekawe, czy właśnie będzie Tron grał teraz tak mocno jak grał, nie mam pojęcia. No, ale jednak za darmo mamy main-deckową odpowiedź na jego karty. Zostało 10, już 9 usterków. A to kolejny wildcard na Mythic leci. Uwaga! Find Finality. Dlaczego zawsze jak ja mówię uwaga, to pojawia się Find Finality? Może ktoś wytłumaczyć? Zobacz. Trach. Bounty of Might. Kładzie mnóstwo... Nie, daje kratokrom plus 3, plus 3 i to jest 3 razy. Nie! Nie! Daje mech 2 na 10 do lasu. Zobaczmy dalej. Charnel Troll, czy jakoś tak. Zatrzymałem 4-4, to jest spoko karta, trampki, okej, okay, super. Na początku naszego upkeepu exilujemy kreaturę z naszego cmentarza, jeżeli i wtedy kładziemy plus 1 kąterek na nim. Inaczej poświęcamy go. Czyli albo rośnie, jest coraz większym zagrożeniem, mega opłacalnym swoją drogą, albo idzie bye bye. Możemy zdiskardować kartę za dwie many, przy okazji kreaturę, czyli musi to kreatura. Discard the creature card, tak jest. I kładziemy plus 1 kąterek na nim. Czyli on jakby sam się napędza, więc teoretycznie tak łatwo on nie zdechnie. Przy okazji jest to rzecz, na którą przeciwnik musi odpowiedzieć już teraz, bo inaczej przegram. Hatchery Spider. I zostało mi 5. Więc akurat zrobimy sobie rzadką kartę. Zobaczmy jeszcze. Thief of Sanity. Ta karta jest podejrzanie... Znaczy ona... nie wiem. Ja nie lubię takich kart, ale zobaczymy. Swiftblade Vindicator. Double Strike, Vigilance i Trample. 1-1. No to jest bardzo spoko karta. No bo zdaje dwa, jak dwa razy uderza w coś. Przy okazji pierwszy raz Spellstrike, nie tapuje się pod atak. No i ma trampki, więc jak to wzmocni, przy okazji Mentora, to jest ważne, bo jest 1-1, więc będzie bardzo łatwo rósł, to spoko. Przy okazji Conclave Tribunal też jest mega kartą, bo jest fajnym uniwersalnym walem do talii agresywnych. I gra tam na dwóch, trzech sztukach widziałem. Ritual of Soot. Za 4 many niszczymy wszystkie kreatury z łącznym kosztem many 3 lub mniejszą, więc odpowiedź na agresywne deki. Naprawdę spoko rzecz, widziałem, że to też gra. Ostatnie dwa boostery. Zobaczmy. Jest pierwszy. Drown Secrets. Wykorzystamy niebieskie zaklęcie, wybrany gracz kładzie to dwie karty swojej biblioteki na swoim cmentarzu enchantment, więc jest to pod mill deck. I tu mamy tentakle, które nie wróżą więźniarkom nic dobrego. Zobaczmy ostatni booster. Ostatni booster przeznaczenia, serce kart, prowadź mnie i będzie to... Ionize. Konturuję zaklęcie i daj 2 damage'u w kontrolera tego skontrowanego zaklęcia. Fajna karta, jak już mówiłem wcześniej, mamy chyba jedną albo dwie sztuki już uprzednio. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing. Mam nadzieję, że wszystko się nagrało, bo troszeczkę pozmieniałem w ustawieniach. Mam nadzieję, że będzie ok wszystko. A tymczasem 22 komony z wildcard, 24 uncommony, 11 rzadki, 4 mityki, troszeczkę mało mityków. Mam nadzieję, że ten system zostanie jakoś sprawiony, że będzie można po prostu kupić te wildcard, niekoniecznie kupić boostery, bo to jest męczarnia. No ja rozumiem, że chcą zarobić, ale nie muszą aż tak, ale po prostu pozwólcie nam pyłować karty Wizard, to było tak dobre. Mam tyle krapu, który chętnie bym wymienił na chociażby kartę rzadką, czy mitycznie rzadką. Niech to będzie jakaś kosmiczna wartość, no ale jednak niech będzie taka możliwość. Tak czy inaczej, moi drodzy, ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki chyba niespecjalnie długi odcinek, nieskomplikowany na pewno, ale być może przyjemny dla was, dla oka, przynajmniej sobie pogadaliśmy coś, w sensie ja to was, wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę pod filmem. Koniecznie zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Pamiętajcie o dzwoneczku, ponieważ YouTube obcina zasięgi i czasem po prostu nawet jak subskrybujecie, to nie dostajecie moich filmów. A tak to prędzej czy później ten film do was wpadnie i zawsze dostaniecie powiadomienie. Troszeczkę po czasie zazwyczaj, ale dostaniecie. Wbijajcie na grupę na Facebooku, naszą największą grupę magicową w Polsce. Najpopularniejszą, najbardziej aktywną, najlepszą ever. Troszkę sobie słodzę, wiem, ale tak faktycznie poniekąd jest. Tak czy inaczej, magia zbieractwo czeka na was. Subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się już niebawem przy kolejnych unboxingach, przy kolejnych decktechach i w ogóle przy filmach z Magicka. Do usłyszenia.
Cześć. It's right there, just trust myself. None the dot pill care got to me said again and again. It's that to get right and I'm on the deck. It's that the shit just can know some will get die. But time is up, issue there, so don't waste to push shit the code tonight. More lots and we'll say it's a dark. Need to me when I gotta just show you.